Drodzy wszyscy i wy też. Miałem na podorędziu takie orędzie, to mówię, pyknę sobie, nie? W mijającym roku w historii naszego kraju rozpoczął się dziejowy zwrot. Zacząłem spłacać kredyt. A ponadto żegnamy czwartą Rzeczpospolitą, a witamy mnie. Naród jeszcze nie jest cały za nami, ale będziemy kroczyć w pierwszym szeregu zmian i wtedy cały naród będzie za nami właśnie. Może nadąży. Media były za nami, to my będziemy za mediami. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale fajnie brzmi i chodzi o to, żeby media mnie lubiły. W mojej najjaśniejszej Rzeczpospolitej media będą wolne. Będą mogły działać tak wolno, jak tylko chcą. Panie i panowie, i ty płci odmienna. Nie schowamy trupa do kredensu w kwestii służby zdrowia. Obiecaliśmy, że zlikwidujemy NFZ i tak zrobimy. To znaczy, zostawimy go tak, jak jest i sam padnie. Zresztą nie będzie potrzebny, gdyż lekarze i pielęgniarki wrócą do Polski. Po resztę rzeczy, rodzinę i gitarę. Zadajmy sobie pytanie, albo może nie. Udzielmy od razu odpowiedzi. Gwarantem sukcesu najjaśniejszej RP jest przede wszystkim Platforma Obywatelska. Ci, którzy dziś wzywają do walki z moją partią, są grabarzami niepodległości narodu, jak Magnateria w 794, jak burżuazja w 39, czy Honduras na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006. Ach, to było wzruszające, dziadku. Nie pozwolimy na to i będziemy trwać. Ale mam też radosną wiadomość. W momencie, kiedy ukonstytuowała się najjaśniejsza RP, powstała Rada Programowa do spraw powołania jeszcze najjaśniejszej RP, która już świeci w tunelu. Robaczki i robacy, niech rok 2008, jak i każdy następny, będzie rokiem oczekiwania na cud. Dziękuję za zabranie głosu. Sponsorem orędzia był operator sieci komórkowej Orange.